No jedźże do tyłu, chłopie. Ile się będziesz zastanawiał? Nie przejadę tędy. Czy przejadę? Kuźwa ludziska, co ja mam robić? No i to jest moja ostatnia deska ratunku. Wbijam się. Wyjeżdżaj. Ja pierdzielę! Jedziemy w ciemno, no i życie, trudno, kurczę, będziemy kombinować. Gdzieś tam, po lewej, w tych górach. Widzę tam duży słup, to pewnie tam, ale jak się tam dostać, cholera. Trochę się boję tędy jechać. No ale dobra, lecimy. No i co robimy, panowie? Nie wiem, czy wy się tu wciśniecie. No, jedziemy. Kurczę, nie wiem, czy ja dobrze jadę, powiem wam. Co jest grane? Dobra. Będziemy się przeciskać. No i nic, tylko życzyć mi powodzenia. Ty musisz cofnąć, ja tu muszę łuk wziąć, stary. No jedźże do tyłu, chłopie. Ile się będziesz zastanawiał? No. A, to kobitka. Dzięki. Musiałem tak zrobić, bo słuchajcie, ja nie wiem jakie tu łuki, jakie co, więc muszę czasem zaryzykować i się wbić pod prąd, a oni muszą mi podcofać, bo czasami jest tak, że jak już sobie źle zajedziesz, to jest lipa. Więc no niestety, takie realia. Jestem prawie pewny, że jadę źle. To jest w ogóle możliwe. No ale co? Co ja mogę wam powiedzieć? Takie życie nawali. Trzeba sobie radzić. Ale zawsze, już z doświadczenia wiem, że jak jest stroma góra do podjechania i zaczynają się murki, pagórki i tego typu sprawy, tak jak tutaj, to zaraz będzie katastrofa. Ja już to wiem, ja już to czuję, że tak właśnie będzie. I raczej się nie mylę, dlatego że Walię to ja już znam z tej strony. I teraz zawsze mam takie myśli, skoro jadę sobie tędy, nie? I to jest niby dojazd do kamieniołomu, to raczej jestem pewny, że jadę źle, dlatego że gdyby teraz ciężarówka zjeżdżała na dół, załadowana, to gdzie ja się mam z nią wyprzedzić? Więc podejrzewam, że to moja wina i nie znam po prostu drogi dojazdowej do kamieniołomu. Więc, jakby to powiedzieć, dałem plamę, tak? Trzeba było stanąć, trzeba było sprawdzić i się upewnić. Ale teraz już wyjścia nie ma. Teraz to już muszę jechać. No, jedziemy. No i co? Ty musisz wjechać gościowi na podjazd. Dziękuję. Także wcale się nie zdziwię, jeżeli tędy nigdzie nie dojadę, że zaraz będzie droga nie dla ciężarówek albo coś i będziemy w dupie. A tutaj to ja nawet nie zawrócę. Nic nie zrobię. Okej, zaczynają się dwa pasy, jest nadzieja. Jest nadzieja, że coś tu się lepszego wyklaruje. Jedziemy pod słońce, więc nie wiem, czy coś w ogóle widać. Oj, Krakus, ty to się zawsze wpierniczysz. No ale co, przynajmniej jest co oglądać, tak? Kto inny będzie poznawał te tereny, jak nie ja? Ktoś się musi poświęcić. O jajku. Gdzie ja jestem? Jest dosyć stromo, koła boksują. Na suchej nawierzchni. Ale lecimy.
Nam Walia nie straszna, nie w takiej dziupli się było. Chociaż muszę przyznać, że nieraz wjechałem sobie gdzieś tam, wiecie, turystycznie osobówką i osobówką nie mogłem przejechać, a co dopiero jakbym się tak wpakował ciężarówką, nie? Ale przynajmniej możecie zobaczyć, jakie fajne miasteczko, jakie fajne domki. Także turystycznie dzisiaj sobie lecimy. O kurde, panie, podcofaj mi proszę. A, też dobrze. Gości od razu zareagował, tak jakby już ktoś tutaj wcześniej dał plamę. Dobra, słuchajcie, widzę kamieniołom. To jest to. Całe to. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Ale na pewno jestem z dupy strony. No nie wierzę, że to jest dojazd. Naprawdę. Nie wierzę w to. A jeśli to jest dojazd, no to grubo. O, jedzie autobus. Czyli co, to jest normalna droga? Chyba, że wozi ludzi do kamieniołomu? Co jest grane? Wygląda na to, że jesteśmy. Tu już porozwalane skały. Czyli co, to jest kamieniołom? Gdzie ja mam jechać, ludziska? To nie jest kamieniołom. Co to jest? Gdzie ja jestem, kurde? Żeby się nie okazało, że tędy jeżdżą tylko te ciężarówki z towarem, wiecie, przewożące kamienie po kamieniołomie, a ja się tu wbiłem, zaraz mnie ktoś spierniczy i powie: wypierniczaj stąd, chłopie, bo ci się te kamienie na głowę zwalą. A już mnie znają wszędzie, oni wiedzą, że ja zawsze z dupy strony podjadę. Już się nieraz śmieją, mówią: o, przyjechał, kurde, ten Polak, co zawsze, kurde, się wpierniczy. Już jestem znany z tego tutaj. Może nie w tych okolicach, ale są miejsca, gdzie już się podśmiechują. Że jedzie Krakus, to na pewno się wpierniczy na jakąś minę. Kurczę, co tu się dzieje? Gdzie ten kamieniołom? Tam były tylko rozłupane skały. A kamieniołomu jak nie było, tak nie ma. Ale i tak jest zarąbiście. To trzeba przyznać. I cyk! Tutaj moja nawigacja się kończy. Za kilka yardów. Czy tam kilkadziesiąt metrów. I co ja mam zrobić? Co ja mam, kuźwa, tutaj zrobić? Nie przejadę tędy. Ja pieprzę. Nie przejadę tędy. Czy przejadę? Kuźwa, ludziska, co ja mam robić? Lecę. Rozpinamy pas i ogień. Przejadę? Hu, hu, hu. A kurde, no. Wiem, wiem. Nie jeden by tego nie pokazał i nie przyznał się. I nie nagrał. I powiedział: co? Co złego, to nie ja. Mnie tutaj nie było. Ale wiecie, jak to ze mną jest. Ja wam pokażę wszystko. Nawet moje błędy, których jest sporo. Dobra. No i co? Muszę puścić tego vana. Niech on sobie jedzie. Cholera jasna. Ajajaj. No i to jest moja ostatnia deska ratunku. Wbijam się. Jeśli to nie jest tutaj, to zobaczycie najdłuższe cofanie wszechczasów. Kurde, te słupy nie za nisko? Jak zaraz wybuchnie, kurde, ta ciężarówka, jak zahaczę takiego słupa. Dobra, lecimy. Co teraz? Co teraz? Co ja mam robić? Co ja mam robić? Jakieś znaki, co to za znaki? Kurde, znaki wjazdowe do kamieniołomu to są? Co tu pisze? Ty, no normalnie znaki do kamieniołomu. W lewo. Co tu pisze?
Co? Gdzie ja mam jechać? Tam jest ślepa. Więc do góry. Ja pieprzę, ale jaja. Piszę, żeby tu nie wjeżdżać. A gdzie mam jechać? Kurde, panowie i panie. Będą musieli mi wybaczyć, jeśli to jest z dupy strony. Ja pierdzielę, ale jaja. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Kuźwa, zakaz wjazdu. Co tu pisze? Criminal offense, żeby wjechać. Dobra, muszę wykonać telefon. Bo to mi nie wygląda dobrze. Okej, ludziska, jak widzicie, wjechałem w bramę, musiałem ją otworzyć, dlatego że w międzyczasie, jak rozmawiałem z moim szefem, żeby mi pomógł, to przejeżdżał tutaj z dołu gościu pick-upem i był nieźle wkurzony, ale mi pocisnął. Ale cóż, zacisnąłem zęby, stwierdziłem, że nie będę się z nim kłócił. Po prostu powiedział mi, że jesteśmy idiotami, że tędy pojechałem i w ogóle, wiecie jak to jest, no ale słuchajcie, gościu nie rozumie. Co ja tutaj przeżywam. W każdym bądź razie, co się okazało, muszę wycofać, wyobraźcie sobie to, muszę wycofać stąd i muszę jechać z drugiej strony. Także nie wiem, jak ja to zrobię, ale nie mam wyjścia. I teraz cofanie tymi wąskimi zakrętami to będzie wyczyn. To naprawdę będzie wyczyn. Ale damy radę. Ja się tam nie stresuję. Najważniejsze to zachować spokój. W każdym bądź razie mój szef mi mówi, że on się nie dziwi, że tu wjechałem i że tutaj jeszcze nikt nie był w tym kamieniołomie. Dlatego on sam się zastanawiał, gdzie tutaj jest wjazd i powiedział mi, trudno stary, ale nie jedź przed siebie. Powiedział mi, że jak pojedziesz przed siebie, bo się kontaktował z ludźmi z tego kamieniołomu, to powiedział, że tego nie przeżyje. Powiedział, że tam nie przejadę ciężarówką, nie ma takiej opcji. Na tych klifach. Dlatego też widzicie, co robię. Zjeżdżam tyłem pomalutku i damy radę. Jakoś damy radę. Ale kurde, Krakus, ogarnąłbyś się wreszcie, tak? Tutaj muszę troszkę się wyprostować. Trzeba uważać na te kamienie, bo nie chcę rozwalić nic, nie? Nie chcę ciężarówki, kurde, rozpierdzielić. Szkoda Wolwiny, nie? Czekajcie, tutaj czasie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pieprzę. Grubo! Wyjeżdżaj. Na divlockach dała radę. No nic, zjeżdżam po ulicy na divlockach. Tu jest bardzo stromo, słuchajcie. Bardzo stromo i ciężko mi jest tutaj złapać przyczepność. Damy radę. Musimy dać radę. Tylko te kamienie zasrane, nie? I słońce, kurde, świeci tak, że nic nie widzę. Także mogłoby być gorzej. Zawsze mógłbym być na jakiejś przepaści.
nie? Trzeba się wyprostować za blisko. Okej. I pomalutku. Lecimy sobie na dół. Nie mam pola do cofania, nie mam miejsca na manewr, bo to jest wyżej, nie? Cały zderzak bym rozwalił. Tu się trzeba prostować. Tu malutku. Nic nie widzę z tyłu. Kuźwa mać. Te skały, nie wiem co to za skały z tyłu. No, blisko, blisko. Tych skał, nie? O, dobra, widzę. I teraz czekajcie, gdzie ja mam jechać? W drugą stronę, czyli muszę zawracać w prawo, tak? Dobra. Ja pieprzę. Także witajcie w programie Krakus Fight Łapa. No i co, jak ja mam się tu wywinąć? Nie dam rady już większego łuku. Będę musiał troszeczkę się wyprostować. Tych skał nie chcę zwalić. Widzicie, co tam się dzieje, nie? O, jak blisko. Kurde, to jest moja jedyna szansa, bo tu już się nie wyprostuję. Się spierdzielę z tego klifu, to już będzie grubo. Kuźwa mać. Nie. Trzeba wyjść. Dobra, udało się. Lecimy z drugiej strony. Przygoda trwa dalej. Tak, wiem. Co ty robisz, chłopie? Domyśliłbyś się, że nie tędy. Po cholerę żeś tu wjechał. No, łatwo się mówi, słuchajcie. Jakby tak codziennie, jakbym ja się miał tak codziennie zastanawiać, czy to tędy, czy nie tędy, to ja bym nigdy nigdzie nie dojechał. Słuchajcie, to jest walia i tak to wygląda. W moim trybie pracy, niestety, w większości przypadkach tak jest. Dlatego nie wiem, czy zauważyłeś, ale dla mnie to żadna niespodzianka, że tak się stało. Po prostu tak to bywa. I owszem, przyznaję się, mogłem sobie wcześniej ogarnąć, zadzwonić, upewnić się, dopytać, ale słuchajcie, jedziesz, dzwonisz,
ktoś nie odbiera, raz, drugi, trzeci i jesteś skazany na siebie, a poza tym jesteś kierowcą, więc radź sobie sam. Czemu ty masz dzwonić, żeby ci ktoś pomagał? Dla mnie to była wystarczająca, że tak powiem brzydko, wyczyn zadzwonić do szefa i mu powiedzieć: stary, pomóż, nie? I tu chodzi o to, że ja myślałem, że on wie, bo był tutaj, nie? Bo nasz szef jest, a raczej był kierowcą. I powiem szczerze, że byłem pewny, że on tu kiedyś był, że będzie wiedział, jak jechać, nie? Ale wygląda na to, że go tu nie było. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Sprawdźmy. Dobra. Tędy. Co to ma być? No, to na pewno tędy? Kuźwa mać. Ja pierdziela. Tędy, no. Dobra, teraz już się nie pierdzielę, tylko wjeżdżam. Mam to gdzieś. Patrzcie, ja nie mogę tutaj podjechać. Ja normalnie nie mogę tutaj podjechać. Ja nie mogę tutaj wyjechać. Co to jest? Nie wyjadę. To jest kamieniołom? Żebym ja difloki musiał wciskać? Patrzcie. Ja pierdziele, trzeba się rozpędzić. Masakra, to jest jakaś masakra. Difloki, manual, żeby do kamieniołomu podjechać? Pizdu. O, jedzie, jedzie. No i podjedzie, nie? Ja pieprzę, co to, gdzie oni mnie to wysyłają? No nic, no rozpędzę się na chama i będę hablował tam, kurde, do góry, ale diffy muszę wyłączyć, bo to będzie za szybko. Kurde, normalnie ładnie. Cyrk. Cyrk na kółkach, Krakus. Ale co tam, pokażę wam prawdziwe życie kierowcy, a nie jakieś tam pierdzielenie się. Czwóreczka, piąteczka i lecimy na chama. A, kuźwa, wszystko leci. Co, na piątce nie wyjadę? Dajesz, kuźwa. Jedzie, chłopie. Co to ma być? No nie podjedzie, ty. Na piątce nie podjedzie. A nie chcę zrzucić tego biegu, bo już nie podjadę. Ja pierdzielę. Nie podjedzie na piątce pod taką górkę. Kuźwa, co jest? To na pewno tu? Co ja mam za opony? Na czwórce? Na czwórce i na diffach? Co mam robić? Napiszcie w komentarzu. Czwórka i diffy? Czy czwórka i power mode i na maksa? Czy co? Pieprze to. Dobra. Lecimy. Dwójeczka. Trójeczka. Jedzie, jedzie. Na trójce muszę jechać. No to na trójce. Do dupy na tej trójce pojadę. Pierdziele, za gówno.
Dobra. Ostatnia szansa. Diffy. Trójka. Czwórka. I na czwórce lecimy. Jak tego nie zrobi, to nie wyjedzie. Jedziesz, 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 jedziesz. Jedziesz, jedziesz. Nie podjedzie, słuchajcie. Kuźwa, ale zdycha. Ale jedzie, no. Jakoś daje radę. Ale to jest na zasadzie być albo nie być. Taki wyjazd. Ja pierdzielę, no teraz to jak coś się... Łabrze tą przyczepność. Czemu oni tu betonu nie zrobią albo czegoś? Na pewno nie jestem pierwszym, który ma problem tu wyjechać. Jak stanę, to już po. Trzeba będzie cofać z powrotem. O, 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 coś łapie. Tak jest. I teraz za zakrętem okaże się, że to nie tutaj i idę do domu. Serio. Bez jaj. Kuźwa, ale jaja. I co? Jestem. Ło, ale pięknie. Pięknie tu jest. Lecimy. Powiedział, że mam jechać za nim i że to tutaj, także jest sukces. Ale kurde, grubo. Ty, ale chłopie, szybciej, przecież ja tu nie wyjadę. Lecimy. Masakra. Coś wspaniałego. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No chłopie, kurde, jak ja tu stanę, to będę cofał. Nie wyjedzie też. Ja sobie daję radę, ale jaja. Tu jest fajnie utwardzone, to tutaj wyjadę. Spoko. O, wyjadę? Nie, spoko, nawet jak stanę, to jeszcze podjeżdża. Czyli wychodzi na to, że tamte kamienie były tak usypane, że się zatapiałeś i ciężko było podjechać. Ale końcem końca jesteśmy. Na samej górze. Jeszcze może nie tyle na samej górze. Ciekawe, czy będzie widać tą drogę, którą mieliśmy jechać przed chwilą. Z tej drugiej strony. Ciekawe, jak ona strasznie wygląda, skoro podobno ma być taka straszna, że aż znaki dają. No, co jest? Jedziemy. Ładujemy, kurczę, ale okno miałem otwarte i mnie zasypał tu piachem. No nic, wyczyści się później. Zostało 2 tony. Dobra, jestem załadowany, ale jest mały problem. Kurde, na miejsce mam 3 godziny 47 minut. Właśnie kręcę pauzę, już jest 35 minut, żeby wyzerować swój czas jazdy, dlatego że dzwonił do mnie szef i powiedział, że ta firma, do której jadę, to zawieś, jest otwarta tylko do 14. Biorąc pod uwagę, że mam jeszcze 10 minut mojej przerwy, będę tam najwcześniej za 10:02, więc mam tylko 10 minut na ewentualny poślizg, żeby ten towar dostarczyć. Podobno jest to bardzo ważny produkt i nie mogę
tutaj dać plamy, a przez moje tutaj wtopy niestety się przedłużyło, także po prostu dzwonili do mnie, żeby mnie poprosić, żebym spiął dupę. No i tak też mam zamiar zrobić, także zobaczymy, czy uda się dojechać. Jadę dosyć daleko, bo kurczę, trasa jest aż za Birmingham. Tutaj może się trochę korkować, chociaż czas nie jest najgorszy, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to dostarczyć. Mam nadzieję, że się uda. Zostańcie ze mną, zobaczymy, czy tak będzie. Lecimy, popatrzcie na ten widok. Masakra. Coś niesamowitego. Okej, to tutaj, Bay 15, sypiemy i spadamy. Diesel za funt 98. Funt 98. Ja pierniczę, ja pamiętam, jeszcze niedawno tankowałem za funt 20, czy jakoś tak. Kurde, ale cena. Oj, powiem wam szczerze, że z tym paliwem to jest grubo. Naprawdę. To już jest dużo. 2 funty za paliwo. Wow. Masakra. Dobra, przerwa i po przerwie lecę sobie na farmę, ale tym już was nie będę zanudzał. Na pewno tam zdążę, bo dzwoniłem właśnie do farmera. Do 16 mam czas, będę tam za 25, także bez problemu. Dojazd również będzie bardzo prosty, także nie będę was już tym zanudzał. Tutaj będę kończył tego vloga, jak tylko załaduję, jadę się gdzieś zaparkować, ujadę sobie prawdopodobnie godzinkę 20 i będę robił trening pleców i tricepsa, a jak widać pogoda dopisuje, jest naprawdę pięknie, super dzień, także i trening będzie efektowny. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie!